Znam kogoś, kto widział kogoś, kto był na roztoczu i mówił, że całkiem fajnie tam jest. Dlatego plan na dzisiejszy dzień jest taki, że jedziemy to sprawdzić. Bez przyczepki. Bez przyczepki, bo mamy tylko jeden dzień, więc startujemy do Zamościa. Tam zrobimy pętlę na rowerach, ale dzisiaj o rowerach nie będzie za dużo, tylko będziemy się skupiali na tym, co tam zastaniemy. No i wieczorem sobie wrócimy do domu. I cześć. I cześć. Cześć. Koniec filmu. Mamy kanapki na całą podróż, żeby znowu w McDonaldzie frytek nie jeść. No jak nie jeść frytek? Ale chyba się skończą, bo już 6 minut jedziemy. Zaraz. Głodna jestem, po prostu śniadanie muszę zjeść. Wy to rozumiecie, prawda? Dogonili nasi towarzysze dzisiejszej wycieczki. Zostało nam 18 km do Zamościa, a ta kraina, która się nazywa... Roztocze? Roztocze, to jest... czytaliśmy. Taka kraina, takich pagórków, które się ciągną od Kraśnika do Lwowa. I podobno jest to królestwo. O, poczekajcie, bo traktor jedzie. Jest to królestwo pod turystykę aktywną, tak zwaną, czyli pieszą, biegową, rowerową. Więc coś dla nas. Dlatego jedziemy wypróbować tamte rewiry i zobaczyć, co tam w ogóle jest ciekawego, fajnego. A teraz już mamy takie widoczki pagórkowate, trochę jak w górach świętokrzyskich. Dojechali mi pod jakąś galerię. Teraz się trzeba przebrać w te jajognioty i lecimy w las. Ekipa się ubiera. Jak tam? Ciepło, nie? Bardzo ciepło. Masz krem? Nie. Też nie mam. Będę spalony na raka nieboraka. Mamy nowe grawelki. Jakby ktoś chciał, to możemy kiedyś przy okazji o nich coś opowiedzieć. A jak nie, to nie. Dziś w menu mamy oto taką trasę, że ruszamy z Zamościa. Kierujemy się do Zwierzyńca. W Zwierzyńcu nad zalew ten kościółek i stawy. Tutaj Park Narodowy. Potem do Krasnobrodu i wracamy z powrotem do Zamościa. 80 km, ale dzisiaj jedziemy spacerowo, więc cały dzień sobie dajemy na to, bo na pewno będą jakieś pit stopy. Start wycieczka w lewo, na lewo z wiatrem. W Zamościu eleganckie drogi dla rowerów. Pierwszy punkt naszego programu. Pizza Grotex. Nie no, żartuję. Wjeżdżamy na starówkę w Zamościu. Tutaj po lewej sama doszła. Jakaś imprezka będzie, może zostajemy zamiast jechać. Spodyń wiejskich, może do dynku. Kolejka po winiacza. Tutaj się odbywa festiwal wina, winiarnia zamojska. Bardzo ładnie. Przejechaliśmy już kilometr i pora na postój, bo dziewczyny pojechały na kawę, chodź. O, pszczoła. Wiecie, czy czarne pszczoły. Najlepsza witamina kolarza. Frytki? Kawa. Godzina jazdy za nami. Ale za chwileczkę mam nadzieję, że będą fryteczki, bo inaczej będzie ciężko z jazdą, bo pod wiatr dzisiaj prawdopodobnie. Przejechaliśmy już 1100 metrów, nie w górę. Jest dobrze, idzie nam dobrze. Zwiedzamy miasto. Ale mnie nogi od tego siedzenia bolą. To pewnie zatkane żyły od tego sera. To wino to chyba tu za darmo rozdają, bo kolejka to ma kilkaset metrów. Spadamy dalej. Opuszczamy mury Starego Miasta suchą fosą i kierujemy się o tam, o
Ujechaliśmy 2 km, zbliżamy się do kolejnej atrakcji, czyli zalewu. To co, teraz postój na frytki? No chyba tak, ja bym zjadł jakieś fryteczki, bo ja widzę, że tutaj jest potencjał. My w prawo. Patrz, jakie pająki. Fajnie tu. Można by tu się pokąpać. Ale ładnie, ej. Kto tą trasę wyznaczył? 3 kilometry i same błoto i krzaczory. To jest chyba ten raj turystyczny dla rowerzystów. Tylko zapomnieli powiedzieć, że na MTB. Koniec drogi. Ale filozof ma jakiś skrót. Już się boję. Są niedźwiedzie? Jakiś bubr? Ja. No dobra. Dobra, ja to jadę, chociaż buty. Bagno nie wciąga. Proszę. Jest takie powiedzenie, że im lepszy samochód, im bardziej terenowy, tym dalej ciągnik po niego musi jechać. Ała! Pierwsza gleba. Kto da więcej? Ja tak tą trasę wyznaczyłem, żeby nie szła głównymi asfaltami, żebyśmy mogli tak na luzie sobie jechać. To sobie wodą pomogę. Dobra, wy. Ładnie. I co, fajny odcinek. Nie musieliśmy jechać główną drogą. Bardzo zdrowotny odcinek podoba. Pokrzywy są zdrowotne. Gleba w pokrzywach. Myślałem, że tylko będziemy mieli w bąblach nogi, ale też ręce niestety są. Chyba na filozofa nogi. Dobra, to wszystko to jest po glebie. Masz ospę? I to też. Czego się nie robi dla zdrowotnych? I tutaj też, ale nie będę pokazywał. Następna atrakcja pod Zamościem to lotnisko trawiaste, gdzie można podziwiać akrobacje sportowe. Właśnie tu gość jakiś wywija. Albo gościuwa. Szkoda tylko, że taka wichura jest, bo w tych krzakach fajniej było, bo nie wiało. Po lewej, proszę Państwa, mijamy rezerwat przyrody. O, takie dzikie łąki. I na środku ktoś ma działkę z przyczepką. Widzicie? Widzicie, jak wiatr wieje? Ledwo można na nogach ustać. Tak, będziemy mieli więcej przemysłu. Atrakcja numer 3. Wieża na las. Na biegach górskich zawsze są checkpointy na takich wieżach. Nie zawsze, bo nie zawsze są takie wieże. Jak są wieże? Przed Państwem Zamojski Park Narodowy, czy Zamojski? Roztoczański. Roztoczański. Przed Państwem Roztoczańska Kraina. Nikt nie wie. Roztacza się tak, jak się roztacza, dlatego tak się nazywa. Zobacz, ile tu ludzi jeździ. A to jest Roztocze National Park. Michael, patrz. Zdjęcie. Uwaga, Anka. Zdjęcie na Insta. Anka. Jak chcecie oglądać fajne zdjęcia, to wchodźcie na naszego Instagrama. Robię super zdjęcie, zobaczcie. O, to, tu jestem. Stąd jedziemy, Zamość. Tu były te krzaczory, tu był gdzieś ten tu był zalew. Tu była gleba. A tu jest Park Narodowy i tu jedziemy do zwierzyńca, a potem jedziemy tu, a potem tu. Tu na skróty, tu trochę krzaków widzę. Tu jest szlak, zobacz. I tu odrobinę krzaków, a poza tym to asfalt. Wyszliśmy w samo centrum Parku Narodowego i są znaki, że tutaj na nas czekają wilki, rysie i chyba dźwiedzie jeszcze. I jeszcze płazy. Płazy. Na rowerach. Powoli zbliżamy się do zwierzyńca. Już się martwiłem, że będziemy tym asfaltem cały czas jechali. Ale na szczęście jest przygoda. Wszystkie rowery poległy pod zwierzyńcem. Dobrze, że nie rowerzystki. Koń zwalony.
Chodźcie, zdjęcie. Prawda? To to. I co, gdzie te zwierzęta? Ui, tam, I don't know. Tak wygląda ta słynna hodowla konika polskiego. Ale nie ma konika. Jest jeden konika tam. Ale nie chce przyjść. Ale skąd wiesz, że to jest ten konik polski? Konik polny. Polny? Nie, to nie jest ten. Siema. Tamtego jest 1,5 kilometra. Proszę Państwa, atrakcja numer 5. Wieża numer 2. Nad takim oto stawem jest taka oto wieża, na którą zaraz się udamy. To jest wieżyczka. Zobacz, jaki piękny widok na staw. Podoba mi się ten staw. Jedziemy dalej. O, jakieś spływy tu kajaczkowe. Panie, co pan hamuje? Chyba tak. Tylko ładnie tam, tu. Tak. Tutaj można przepływać pomiędzy tymi jeziorkami na kajakach. Są miejsca, w którym trzeba przenieść kajak i można płynąć sobie dalej. Takie jest info od tutersów. Co ty tam robisz? Co tu się dzieje? Zamawiam frytki. Małe frytki miały być. Jakie małe? Z ćwierć kilo tu jest. Plan na zwiedzanie zwierzyńca mam. Kościół na wyspie, rezydencja Zamojskich, park narodowy też byliśmy, browar, zwierzyniec, czarny staw pod Rysami i kolej dojazdowa. I konik polski. Lody jeszcze. I lody. Tam jest jeziorko, tylko tu jest tama, więc ludzie z kajakami chodzą tu po tych schodach i płyną dalej. A tu jest spływ wieprzem. Obroć, zwierzyniec, Szczebrzeszyn. Do Szczebrzeszyna, gdzie chrząszcz brzmi w trzcinie. Karol. Dojechaliśmy do tutaj największej atrakcji zwierzyńca, czyli tego stawu z wyspą sztuczną, na której jest kościółek. I objedziemy sobie tutaj wszystko i zobaczymy, czy coś jeszcze fajnego jest poza straganami. Już coś będzie kupywać. Kupywać będzie. O, taki wziąłem. To ten roztocze park national. Roztoczanisk. Jest staw, jest kościół, są knajpki, ścieżki i póki co tyle. Wszystko jest. I browar, zwierzyniec też jest. Nie będę tam cykał piastą, bo akurat msza jest. Ludzie siedzą. Chodźaj. O, tu jesteśmy. Przy takim stawiku podłużnym. Jestem zmuszony rzec, że ładnie jest tutaj. W tym zwierzyńcu. Nieprawdaż? Ja nie jestem zmuszona. Nie. Mówię to. Niezmuszona mówi, że też prawda. Ładnie? Ładnie. Ładnie. Myślę, że trzeba tu przyjechać z przyczepką na ten kemping któregoś pięknego weekendu i bardziej dogłębnie wyeksplorować to miasteczko. A to są jakieś płotki chyba. A tam jakieś wieloryby. Karpiosumy. Nie, co to jest? Sumenie. A może to bóbr? Bober. Bydle. Tutaj mamy kolejną hodowlę konika polskiego. Niestety też masa okazów. Co to? Schody? Gdzie tak jest napisane? Dotarliśmy do siedziby kwatery głównej Parku Narodowego. Tu jakaś sterta gałęzi dla owadów. I
pomnik. Zgadnijcie, co to jest. Kto zgadnie, ten wygra super nagrodę. Talon na balon. Bilet do kurortu. Ewa, pół kilo frytek to był za mały zapas kalorii, żeby teraz przejechać te 20 km przez las dziki, z dzikami. Ale od frytek to minęło z 5 km. Teraz będziemy jechać przez Park Narodowy nad Stawy Echo do trzeciej hodowli konika polskiego i potem drogą na Krasnobród. Godzina 14, tu już ciemno się zrobiło. Chyba zaraz nas pokropi ktoś. Chyba tylko. Atrakcja numer 438. Zwierzyńcu. Stawy Echo. Echo, Echo. Prawdopodobnie najlepsze kąpielisko w okolicy. Zdejmują witeczki, patrzecznie. Atrakcja 635. Punkt widokowy na kolejne bagienka do obserwowania ptaków. Marzną ci kolana? Nie, komary mnie pobudzą. Wjechaliśmy na płatny odcinek za 6 zł za osobę. Trzeba zapłacić. Ale podobno miejscowi nie płacą, bo podjechali inni. A zapamiętałeś pani nazwisko? Powiedzieli, że oni miejscowi, to oni nie płacą. Kowalscy nie płacą. Pani powiedziała Kowalska i... I Nowaki. Nowaki. Koniki polskie numer 4. O, tam stoją pod tamtym drzewem. Jedziemy na koniki polskie numer 5. Piękna szutrostrada. Atrakcja numer kolejny. W Parku Narodowym. Komedia. Tuta. Stawik. Tuta. Czekaj. Co to jest? Co? Woda. Tak? Tuta. No. Co to jest? Jakaś woda chyba z kadkami. Woda z kadkami. A to nie jest ten czarny staw? Nie wiem, bo to chłopak jest... Może to czarny staw. Meleks jedzie. Z morskiego oka na czarny staw. Chłe, 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 chłe. Zagroda numer 5 z hodowlą konika polskiego. Polnego, polskiego, bo on na polu siedzi. I tutaj jest cała hodowla, więc... No, nic tu nie widać, ale może chociaż jeden będzie. Na razie jest zdjęcie. Halo, konie, gdzie jesteście? Halo. Pewnie w stajni, a tam nie można wchodzić. Są kunie? To zobaczymy przez ten. To są te koniki polskie, a tamte były inne. To tamte chyba były arabskie, a nie polskie. Halo. Wypięły się. Wypięły się na turystów. Dobra, następna atrakcja Krasnobród. Idziemy stąd, bo tu muchy nas kąsają. Te chaty to jakieś zabytki chyba. Pisali, że tutaj jest kraina takich niezniszczonych drewnianych chat. W końcu jakiś zjazd, bo cały czas pod górę było. Autostrada w dół. Jak my po tym piwie będziemy jechać teraz? To bezalkoholowe. Alkoholowe? Stacja woda. Co to było? Zabierasz? Nie, idzie obsikać koło. Zostawił mnie. Dotarliśmy do kolejnej atrakcji pod Krasnobrodem, muszę sprawdzić tą nazwę, i kolejny zalewik.
A tymczasem kierujemy się do miasteczka. To jest Krasnogród czy Krasnobród? Brud. Od brody czy od brudu? Od brody. Krasnobród od brody. Wyjaśnione. Idziemy na pana? Nie. Bo nie wiemy, czy to jest Krasnogród czy brud. Ja myślę, że to jest Krasnogród. Gród? Krasnobród? Brud od brudzenia. Brud od brody czy od... Od brudzenia. Od brudu. Od brodzenia? Brodzić. Krasnobród. Krasnobród. Bo oni brodzili tutaj w tym zalewie. Brodzili. Brud. Krasny i brud. No muszę przyznać, że tutaj też jest ładnie. Muszę. Muszę i chcę. No ładnie jest tutaj. Jest ładnie. Zobacz, następny. Jaka plawa. Jaki ten pomost. Ja pitul. Ale tu są cuda. Piwo poje, lododajnie, wszystko jest. Jak żyć? Postój numer 18. Po co tym razem? Dla odmiany, żeby zjeść. To jest molo w Krasnobrodzie. I tu jest wieża widokowa. O, tu. Która jest tam. O, tam. Tu jest molo, które jest tam. I tu jest Park Jurajski Krasnobród, gdzie dinozaury jeszcze żyją i mieszkają. I tutaj jest bardzo słaby internet, dlatego nikt nie chce, żeby płacić kartą, bo nie działa. Wzięłaś tą małą? Wziąłem standardowy rozmiar, nie było małych. 45? Nie wiem. Zrobić zdjęcie na Isle of Pizza. 2 minuty później. Deserek? Ania się ociągała. Samej jazdy mamy 2 godziny 50 minut. A, no to dobry czas mamy. A realnej 6 godzin 50 minut. Wszyscy muszą o tym wiedzieć? Czyli więcej stoimy niż jeździmy. Po prostu więcej jemy niż jedziemy. Bo my na wyspie jedliśmy tą pizzę. Kolejne piwo poje. Tu jest mega molo. I mega plaża. I mega koła ratunkowe. I pluszaki. O, foki pluszowe. Ktoś oddala. Jak na helu. Jedziemy jeszcze zobaczyć miasteczko. Do city center. Do centrum. Pan Rze na zakupy lodów. Jedziemy na zakupy lodów. I frytek. Chyba z całego Krasnobrodu to najfajniejszy jest ten zalew. Zaczęliśmy wracać do Zamościa i co? I góra, podjazd, góra. Kilometr 15 podjazdu. I wjechaliśmy. I takie znaki są fajniejsze. Wracamy do Zamościa, bo trochę się ściemnia już. Następna górka. Szutrowa. No, tak pięknie. Nie chcą, żebyśmy wrócili. Ewa mało pizzy zjadła. To śmiga pod górę. Ej, ziomek, to droga dla rowerów. Filo, rób bramę. To dostaniemy cukierka. Po co mi flaszki, już mi się w barku nie mieszczą. Znowu dotarliśmy w to samo miejsce. I powoli zbliżamy się ku końcowi. Fajna to była wycieczka.
Już wiem, że będziemy musieli tutaj przyjechać na dłużej. Zwierzyniec, super. Polecamy. Ale tu ludzi się nazjeżdżało. Chyba na ten festiwal. Miasteczko żyje. Miasto wręcz. Bo Zamość to całkiem spore miasto. Jest nasza Szkoda. Dojechaliśmy. Koniec naszej wycieczki. 82 km. 4 godziny jazdy. I 4 godziny jedzenia. Idealnie. To tam. Chodźcie. Będzie finał. Jest finał. Dziękujemy za towarzyszenie. Dziękuję. Dzięki. I trzeba do domu jechać. Wcale nie trzeba. Kliknijcie we głowę.